Halo, halo, moi drodzy, witajcie w pierwszym odcineczku z przeznaczenia epilogu. No, troszkę osób pytało, czy będzie epilog do przeznaczenia. I postanowiłem, że będzie. Możliwe też, że będzie i przebudzenie. Rzeczywiście tam dalsze, powiedzmy, losy, kilka dni już po tym wszystkim. Ale na razie na warsztat, moi drodzy, biorę oczywiście epilog. Pozdrowienia dla Destiny Team. No i zobaczmy, przekonajmy się, jak to będzie. Mamy do wykonania około 50 zadań. Oczywiście mod jest powiązany z przeznaczeniem. Niestety filmik się mi zaciął. Troszkę smutna sprawa. Ale spróbujmy jeszcze raz odpalić. Może odpali. Odpali, dobra. Korini jest wyspa mojej chwały i miejsce, w którym stałem się narzędziem okrutnych igraszek bogów. Czy zdradził mnie Belia, czy tylko wielki mistrz zakonu? Byłem tam, na jej dorad. Zostaliśmy zmuszeni oczywiście, żeby ocalić naszych przyjaciół. Oczywiście kto grał w przeznaczenie może ogarniać, ewentualnie jak ktoś oglądał odcineczki z przeznaczenia. Nie zostaliśmy oszczędzeni, ojejku, przepraszam. Pan Wutadanos oszczędził mnie w swoim gniewie, dlaczego? Dlatego, że nasze przeznaczenie nie zostało jeszcze spełnione. I mamy misję do wykonania. Budzimy się na plaży niedaleko Skipa. Mamy tak oto postać zbudowaną. Mamy już skradanie z tego co widzimy. Włamywanie się, kradzież kieszonkową. Kowalstwo, chociaż ciekawe co jest w tym kowalstwie. No i tak podstawowo, zręczność, siła, mana, czyli taki powiedzmy ukłon. Zależy w co będziemy chcieli iść. Punkty trafień 80, poziom 0. Kolejny poziom 700, chyba normalnie było 500 punktów, nie? Na pierwszy level. Więc troszkę chyba zawyżone tutaj exp. Zobaczymy jak będzie z zadaniami i punktami expa ogólnie w grze. Postaram się jak najwięcej wyciągnąć z gierki. No i po 25%, jeżeli chodzi o tutaj bronie jedyneczne, dwuręczne, łuki i kusze. Czyli no mamy otwartą furtkę dla każdej, powiedzmy, w miarę na profesji. Oczywiście na początek niesie tutaj nam bezimienny obróci, doczyta nam się tutaj świat. Powiem wam szczerze, no kurczę, no znowu nasza mi ochota na gotika, więc mówię, przydałoby się jakiegoś dłuższego moda ograć na kanale. Bo czemu nie? Co my tu mamy? Oczywiście jak to bywa w gotikach, zawsze zbieramy przyściutko, nie ma przebacz. No dobra. Rogowa muszla. Tak przy okazji z ciekawości, może ktoś z was już ukończył modyfikację. Ewentualnie możecie mi pomagać, jeżeli bym coś tam sobie nie radził. Ale postaram się oczywiście tutaj jakoś sobie poradzić. Modyfikacja oczywiście ma masę dialogów dodanych. No i w sumie chyba wypadałoby, żebym wam czytał, nie? Jedni niby są tego zwolennikami, drudzy może przeciwnikami, ale dobra, zobaczymy. Zobaczymy. Wypuszczę na razie taki pierwszy odcinek testowy i poczekam na odzew. Zobaczymy. Powiedzcie, czy chcecie, żebym czytał dialogi, czy nie. No zobaczymy. Oczywiście warto wspomnieć miejsca, jak i kuferki, które ograbiliśmy normalnie, powiedzmy tak jakby w przeznaczeniu, czyli w normalnym gotiku, są puste. No, powinny być przynajmniej wszystkie te takie miejsca puste. Jak widzicie, tu jest pusty kufer. I od razu powiem, że są momenty, gdzie trzeba troszkę
pobiegać od jednego miejsca do drugiego, to postaram wam się to oszczędzić i jakoś to tam przy montowaniu powycinam, żeby was tutaj nie męczyć bieganiem, czy też pływanie przykładowo stąd na Wyspę Złodziei, z Wyspy Złodziei do Korinis, z Korinis z powrotem na Wyspę Złodziei, tego typu tam wiadomo jakieś momenty wam oczywiście powycinam, daruję, zapiszmy sobie. No i co, moi drodzy, pogadajmy ze Skipem. Ale niech mnie, przypłynąłeś tutaj na łupince? Owszem, nie było łatwo, bogowie wiedzą, jak mi się udało. Stary, wyglądasz prawie tak mizernie jak wtedy, gdy spotkałem cię po raz pierwszy. Nie da się ukryć. Udaj się do Grega i najszybciej. Do Jarkendaru długa droga, muszę najpierw... Zapomnij Jarkendarze, Greg zresztą chłopaków przybywa teraz na tej małej wysepce przed nami. Wyspa Złodziei. Złodziei? Teraz to nasza wyspa. Co się dzieje w mieście? Nie zaglądałem tam, odkąd oni się tam pojawili. Jacy oni? Rycerze i magowie w czerni. Nazywają się Mroczny Zakon. Zło i mrok są teraz wszędzie. Dobrze się zastanów, zanim się udasz do portu. Nie chcę o tym rozmawiać, musisz spotkać się z Gregiem. To teraz najważniejsze. Droga w mroku. Gdzie nasz taki pierwszy questik się tutaj załączył? Jeszcze pozostało 49 questów. Plus ten, który jeszcze obecnie mamy, niewykonany. Okej. Okay. Przepraszam, że przed chwilą tak, no, znikłem na chwilę, ale... Zniknąłem. No... Pies chciał z pokoju wyjść. Także zrozumiałe. Niestety tam, no, kawałek dialogu wam nie doczytałem, no ale wiadomo, o co chodzi. Musimy popłynąć do Grega. No dobra, moi drodzy, to co? Lecimy dalej. Ja jestem już na Wyspie Złodziei. Hej. I mamy Jacka Alligatora. Witaj, Jack, mój ulubioniec. No wreszcie jesteś. Udaj się jak najszybciej do kapitana Grega. Skąd wiedziałeś, że wróciłem? Ja nie wiedziałem, ale jak już tu jesteś, to może się do czegoś w końcu przydasz. Od razu ostrzegam, najlepiej gadać dosłownie z każdym po kolei, bo tak to nie zatrybi wam tam jakiś dialog. Jest takie prawdopodobieństwo, żeby później nie było zdziwienia. Nie idziemy od razu do Grega, tylko trzeba pogadać, powiedzmy, w miarę. Jak leci? Nie mogę się doczekać, gdy znowu wypłyniemy na pełne morze. Tak, a czym? Dobre pytanie. No właśnie, bo nie mam statku, z tego co ogarniam. Bez zbędnej dyskusji i powitań, idź do kapitana. Jak się tu dostaliście? Nie widzę żadnej łodzi. To, że jej nie widzisz, nie znaczy, że jej tu nie było. Aha, czyli mam pogadać z kapitanem Gregiem. Zrób to. Nathaniel? Okej, okay, Nathaniel jest już tutaj ugadany. Halo, halo, Henry. Co tu się dzieje? A gdzie dzień dobry? Dzień dobry. Udaj się prosto do Grega, jest w jaskini. Okej. Okay. Okej, okay, moi drodzy, idziemy. No. Gareth. Po twojej minie wnioskuję, że nie pogadamy. Odejdź, muszę wszystko sobie przemyśleć. Już może w końcu Greg wyjaśni mi wszystko. Tak, idź do kapitana. Aj, aj, kapitan. Proszę bardzo, ale tutaj Radeśczyk się zachował. No ale takie pierdółki, zrozumiałe, musimy na czym zarobić. Coś tam musimy mieć ogólnie, żeby, no, działać. Widziałem cię już z daleka, nieźle pływasz. Tak, całkiem nieźle też nurkuję. Nie zgaduję. Nie zagaduję cię, idź szybko do Grega. Okej. Okay. Ojejku. Ale nie, mi się wydaje, że chyba będzie dobrze, jak będę wam po prostu czytał te dialogi. A mam nadzieję, że wam to nie będzie przeszkadzało. Dwójeczka, zapis. Wyłączmy pułapki. Zobaczmy z ciekawości, czy wszystko zostało usunięte ze skini. Zostało to dopieszczone. Patrzcie, są puste kuferki. Bardzo, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Widzicie, nie ma tak łatwo.
Co my tu mamy w ogóle? Bo nawet nie spojrzałem na ekwipunek. Pierwszy z akwamarynem. To jest mój pierwszy z tym. Oko jest martwe i pozbawione blasku. W ogóle mamy ubranie obywatela, nie założyłem. Sztylet. Chociaż wolałbym lagę. No, rzeczywiście z wiadomych przyczyn. Ale nie pogadam ze sztyletem. Mam nadzieję, że lagę znajdziemy prędzej czy później. Troszkę z nią sobie pobiegamy. Co my tu mamy? Ostryga, perła, siarka, kwarcyt. Kolejna perła, proszę bardzo, jakie szczęście. I kolejna perła. Nic tu nie ma. Pusto i kolejna perła, patrzcie. Mamy szczęście, na czymś trzeba zarobić. Zobaczmy, panie Grek. Witaj, Gregu. Do 100 tysięcy fur, beczek, prochu. A sądziłem, że nigdy więcej się już nie spotkamy. Ja też, ale jak widzisz, moje przeznaczenie chciało inaczej. Skąd się tu wzięliście? To smutna historia, ale mam nadzieję, że to my dopiszemy do niej zakończenie. Opowiadaj. Bo nie zauważyłeś, że w naszym obozie nie układało się najlepiej. Nie mówię tu o drobnej sprzeczce, czy nawet małym mordobiciu. Że z mojej nieobecności konflikt w załodze narastał, a pewnym ludziom blask złota i istniał potędze zaślepiały zdrowy rozsądek. O kim mówisz? Punktem zapalnym, a może tylko pretekstem, stał się Kendrick. Podczas kolejnej sprzeczki mocno starł się z Owenem, gdy Szarpanina przerodziła się w prawdziwą bójkę, zrozumiałem, że to nie skończy się dobrze. Było za późno, chłopaki ociągnęli Kendricka, a Owen leżał z nożem wbitym w serce. Myślałem, że Henry dostanie szału, gdyby nie wspostrzymała go jego grupa, mielibyśmy prawdziwą rzeź. Widziałem tylko ten pogardliwy wzrok Francisa. Co było potem? Potem do nabrzeża przydryfował jakiś opuszczony szkuner. Wyremontowaliśmy go sobie z myślą o rejsie do Corinis. A którejś nocy na sterze postawiłem Smitha. Chyba domyślę się, co było dalej. Francis, Matt, Brandon, Morgan, moi ludzie, doszło do krótkiej walki, w której ratowali swojego kumpla. A gdy skrzyknąłem resztę ludzi, Lucas i Summer dołączyli do zdrajców. Odpłynęli, pozostawiając nas na pastwę losu. Samuel. Tak, niestety, nikt bym nie pomyślał. Nie chcieliśmy już użyć kwiczek bezczynnie, mieliśmy jeszcze łódź skipa. Właśnie, widzę tutaj tej łodzi. Ostatni sztorm porwał ją i roztrzaskał pobliskie skały, ale teraz nie będzie nam już potrzebna. Tak się składa, że właśnie zawinęła do portu fregata z jakimś czarnym, ciemnym zakonem podobno. Że co, mówisz o własności mrocznego zakonu? To niemożliwe. Cynku, nie wiem czy no nie ciemni, czy mroczni, jak silni, ale wiedz jedno. Jeśli chodzi o morze żeglowanie, różne sztuczki, to nie ma lepszego od kapitana Grega. Jaki właściwie masz plan? Przede wszystkim musimy się dowiedzieć, jak silnie broniony jest ten okręt i jak liczna jest jego załoga. Potem dopiero pomyślimy nad taktyką ataku. I wiesz co? To zadanie wykonasz ty. Sam rozumiesz, że my nie możemy pokazywać się w porcie, przynajmniej na razie. Nie sądzę, aby większość ludzi darzyła nas tam sympatią. Piraci z Corinis, kolejne zadanie. Uszczuplona załoga Grega przebywa teraz na wyspie złodziei. Greg zamierza opuścić Corinis na okręcie, którym przybyli do miasta wysłannicy Mrocznego Zakonu. Polecił mi się zorientować, jak silnie broniony jest ten okręt. Droga w mroku. Wiedziałem, że mroczni tu powrócą, a Pogeon jednak zapewne się nie spodziewał, że wrócę także i ja. No właśnie, tak jak mówię, warto znać przeznaczenie, moi drodzy. Ja tam jeszcze mniej więcej kojarzę, pamiętam co i jak było. Apogeon można powiedzieć, wykiwał nas w przeznaczeniu pod koniec gry oczywiście. Wykorzystał nas. Pod pretekstem oczywiście załatwienia naszych przyjaciół, tak? I naszej powiedzmy miłości, którą była Elena. Mieliśmy oczywiście taki wątek miłosny. Bardzo fajna sprawa na pewno. Hej, ty! Co tu porabiasz? O ile mi wiadomo, to w okolicy nie ma już żadnego aligatora, ani pustynnego szczura. Sytuacja jest poważniejsza niż myślisz. Nie przypłynęliśmy tu na polowanie, ani po żaden transport. Ale jak, po co? Nie wiem jeszcze do końca jak, w pełni ufam kapitanowi. Wiele mu zawdzięczamy i pójdziemy za nim do samego Beliara. Nadal uczysz? Jasne, co chciałbyś wiedzieć? Oprawianie zwierzyny, strzelanie z łuku. Oprawianie zwierzyny znowu ma. Wypadałoby chyba pogadać ze wszystkimi jeszcze. Troszkę sfailowałem, bo przybiegłem ich Hej. wszystkich. No, zobaczmy. Słyszałeś, co knuje Greg? Coś tam słyszałem, wiesz co? Jak trzeba, to oddam za niego życie. A najbardziej to marzy mi się dorwanie tych bydlaków. Wiadomo, zemsta na starej załodze. Patrz, taki bimbrownik Samuel, który, no wiadomo, pędził różne fajne trunki. Hey Nate, nadal jesteś pośrednikiem handlowym? Przydałoby się uzupełnić zapasy.
Wariowałeś, jak tu prowadzić interesy, cały towar pozostał w obozie. Szkoda. Może Gar ma coś, co ci się przyda. Wiesz co wymyślił Greg? Chce zdobyć czarną fregatę. Popieram. Jest zmutną was przy pierwszym ataku. Na pewno. No właśnie, nie doceniamy piratów. Mają dobre topory i ogólnie bronie. Armory też niczego sobie. Wiem już wszystko to smutne. Nie mam ochoty o tym gadać. Jeszcze jedno, nie wspominaj przy mnie tego ścierwa, rozumiesz? Dobra, dobra. Możesz podszkolić mnie w walce? Pewnie, czemu nie? Kusze i broń dwuręczne nie mają przede mną żadnych tajemnic. Okej, okay, dwuręka i kusze. Szczerze jeszcze nie wiem, jak będę budował postać. Zastanowimy się jeszcze nad tym. No i pierwszy odcinek na to wygląda, będzie przegadane. I w sumie pierwsze odcinki będą przegadane, domyślam się. Jeszcze mamy Corini, sport do obgadania. Sporo, sporo. Tylko powiedział mi o wszystkim. To smutne, że przyjaźń ugina się często pod ciężarem głupoty. A w tym przypadku towarzyszyła jej jeszcze zdrada. Co mam powiedzieć? Nic. Każdy wie, co ma robić. Ja na przykład nadal handluję, choć nie mam tego za wiele. Co masz na sprzedaż? Motlołu. Szybki śledź. Rum. Grog. Perełki. Maczeta. Miecz dwuręczny. Maczeta dwuręczna. Okej. Okay. Warto pamiętać, że tutaj piraci co nieco mają w ofercie. Co tak się rozglądasz, więc na pewno nic się nie śledził, jesteś tu sam? Spokojnie, jestem sam, o co chodzi? Przebywamy na obcym terenie, musimy mieć uszy i oczy otwarte. Greg nakazał nam czujność, kapitan Greg. O, myślę o planie, powiem ci, jeżeli to będzie plan ucieczki stąd, to ja go całkowicie popieram. Jak to jest być magiem piratów? Nie miałem jeszcze okazji wykazać swojej przydatności kapitanowi. Nie mam ani magicznej zwłoki, ani nawet kosztura. A właśnie, wiem, że to trudne, ale czy mógłbyś dostarczyć mi takiego kosztura, jakie używają roczni magowie? Mag parodujący z Cordelasa nie wzbudza wielkiego szacunku. Dobrze ci za niego zapłacą. Faktycznie, nie będzie to chyba proste, ale zobaczę, co da się zrobić. Okej, mamy zadanko. Mamy handlarza piratów, mamy nauczycieli. Mamy też nawet questa. Takiego przy okazji, można powiedzieć. Tu jeszcze deszczyk polny. Warto się, kurczę, rozglądać, widzę. Może coś więcej jest pochowane po krzakach. Możliwe. Jak się zastanawiam nad tym ich statkiem, o który statek im chodziło, czy chodziło im o ten tutaj, że zostali zatopieni, czy o tamten obok Skipal? Kurczę. I ciekawe jestem, czy Skip coś nam powie teraz, nie? No bo pogadaliśmy z Gregiem, wiemy mniej więcej, o co mu chodzi, że chcą prowadzić statek magów Mrocznego Zakonu, znaczy się. Co my tu jeszcze mamy? Rybki. Złoto. Winko. Okej. Okay. Widzicie, warto było zejść na statek. Rybka i ten zawsze się przyda. No dobrze, to wróćmy jeszcze do Skipa. Skipi. No, Skip nam nic nie powie na razie. Może później będzie przydatny Skip. Zapiszmy. Jeszcze sprawdziłbym tutaj plażę, czy zostało rzeczywiście tutaj wyczyszczone. Może jednak jest jakiś tam potworek albo coś. Albo nawet same małże. Dla mnie małże robi różnicę, właśnie, bo taka perełka już troszkę jest warta. A my nam chyba będziemy mieli ciężko na początku z kasiorą. Zresztą jak zawsze było. Pusty kufer, oczywiście wyczyszczony, bardzo fajny. Tam u góry raczej nic nie ma. A pytanie, jak tam dalej, moi drodzy, czy tam coś znajdziemy? Ha. Zapiszmy pod jedyneczką. I zobaczmy, czy są tu jakieś jaszczury. Nie, na czymś musimy ekspić. Możliwe, że jaszczury są. Oczywiście teraz no, nie mam szans raczej z nimi, ale zobaczymy. Tak, są jaszczury. Dobra. No, wiadomo, moi drodzy. Ale będziemy pamiętać o jaszczurach. I prędzej czy później je wybijemy, jak już troszkę staniemy na nogach. O dziwo sztyletem i te 20 punktów siły. 25% na krytyka coś tam dało, bo jaszczur widziałem, dostał jakieś tam obrażenia.
Wiadomo, to nie były jakieś kozackie obrażenia, ale były. Jakiś tam dostał. Dobra, wracamy na plażę do Skipa. No i co, wypadałoby sprawdzić chyba ten statek. Przynajmniej tak nam quest sugeruje. Mam nadzieję, że będzie to w miarę możliwe. I na statek nas puszczą. Będziemy mogli zobaczyć, ile tam osób jest, pogadać przynajmniej może z kimś. Może jakiś questior kolejny wpadnie. Zobaczymy, moi drodzy. Mam nadzieję, że uda nam się wykonać wszystkie questy, które są w modyfikacji, czyli 25 questów. Oj, dobra. Na szczęście nie zabiłem się. Czy do... Bez właściwego klucza. Nie wejdziemy. Nie oczywiście, dobra. Moi drodzy, czyżby? Nie. Nie ma oczywiście naszych przyjaciół. A przynajmniej póki co nie widzieliśmy żadnych przyjaciół naszych, oprócz piratów. Jora stoi tutaj teraz. Ciekawe, co ty tu robisz? Nie widać, czułam się bez celu i chęci do życia. Jak to się stało? A sprzedając swoje stanowisko handlowe, a teraz widzę, że była tu jedyna cenna dla mnie rzecz. Teraz nie wiem, jak zapełnić pustkę, która mnie ogarnęła. Może więc da się odkupić twój stragan. Nie ma takiej opcji. Ceny stragenów na placu targowym wzrosły niebotycznie. Dowiedziałem się o tym jednak zbyt późno. Wszystko się jakoś ułoży. Ja już na nic nie liczę. A co w mieście? Ludzie w czerni w ciągu jednego dnia zmienili się z gości w okupantów. Zajęli ratusz, rozpędzili straż miejską, a lord André został uwięziony w koszarach. Nie ma już nadziei ani prawdziwej, uczciwej władzy. Co zamierzałem zrobić z lordem André? Tego nie wiem. Nie karmią go i nie dają mu nic do picia. Zezwolili jedynie łaskawie, by ktoś z miasta raz dziennie mógł mu dostarczyć chleb i wodę. Kto organizuje dostawę żywności do lorda André? Klara, żona Bospera, na pewno ją znasz. Nie wiem, co zamierzasz, ale bądź ostrożny. Ja jestem zbyt ostrożny i słaby, by się cokolwiek mieszać. Zawsze wierny. Otóż, co mamy wpis. Vince bez kosztura magicznego czuje się niezbyt pewnie jako mag piratów. Obiecał dobrze zapłacić za kostium mrocznego maga. Muszę porozmawiać z Klarą. Może uda mi się dotrzeć do lorda André pod pozorem dostarczenia jedzenia i wody. Proszę bardzo, czyli tak się sprawy mają. Lord André został, kurczę, zamknięty. No dobra, moi drodzy. Jeżeli chodzi o pierwszy odcinek, mam nadzieję, że wam się podobał. Póki co, no, wstępnie taki, wiadomo, no, początek, można powiedzieć, taki troszkę wolny, dużo gadania, a przed nami jeszcze cała masa dialogów do czytania, do posłuchania. Ja jeszcze pewnie sobie nagram z odcinek albo dwa zaraz po tym, a więc prawdopodobnie dopiero kolejne wasze komentarze mógłbym brać pod uwagę w czwartym odcinku, powiedzmy. Coś takiego. Postaram się tak aż do przodu nie pędzić. Zobaczę jak tam będziecie oczywiście działać w komentarzach. Dziękuję wam za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcineczku. Trzymajcie się i cześć.